z Księgi Izajasza, 28 rozdział, 9 werset. Tłumaczenie na żywo, niedzielne spotkanie, czytanie ze Starego Testamentu Kościoła w Atenach na Kifisi. Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie, czy odwyk od mleka, odstawionym od piersi, bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem mówi do tego ludu ten, który imże, kto jest odpoczynek? Dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Dlatego dojdzie ich słowo Pana, przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, aby idąc spadli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Dlatego i 21 werset teraz, trochę niżej. Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła, niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę, dziwna to jego praca. Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy, gdyż słyszałem od Wszechmogącego Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej ziemi. Amen. Alleluja. Prawdą jest, że nasz Pan, nasz Bóg jest miłością. I to jest On, który powiedział, umiłowałem Cię wieczną miłością, zaprosiłem Cię poprzez miłosierdzie, dałem Ci piękny dar, Nowy Testament, wiarę, przez którą, jak wezwiesz imię Jezusa Chrystusa, Ty będziesz zbawiony. I kto wzywa imię Chrystusowe, będzie zbawiony. I pytaniem jest, od czego jest zbawiony? Od wszystkiego, ratowany. Ale to nie jest koniec wszystkiego, to jest początek wszystkiego. Od tego momentu zaczyna Bóg swoje dzieło dziwne, cudowne, które jest nauką apostołów w Nowym Testamencie, nauką za nauką w Starym Testamencie. I wiele razy to mówiłem i powtórzę to, bo mówi Słowo Boże, to, że wam to mówię, dla mnie nie jest przeszkadzające albo ciężarem. Dla was jest jednak bezpieczeństwem. I jak pomyślicie, że Nowy Testament jest, ma w sobie 250 stron, w rzeczywistości mówimy przez cały czas to samo i to samo. Ale Słowo Boże jest tak bogate, że poróżnia przekazy. I pomyślcie jednak, 250 stron ma schowane wszystkie skarby i poznania. Ale piękną rzeczą jest, że poprzez te 250 stron mamy naukę, mamy nauczyciela, Jezusa Chrystusa, jednego przewodnika, Jezusa Chrystusa, który nas uczy i prowadzi. Ojciec Bóg nam daje mądrość, abyśmy mogli rozumieć. Otwiera nasze serca, abyśmy rozumieli Słowo Boże, wolę Boga. Jezus Chrystus uczy nas drogi, po której powinniśmy iść i Pocieszyciel, Duch Prawdy doradza nam zawsze w każdym szczególe naszego życia. To jest nasze życie, bo my należymy do Chrystusa. Ale powiem coś, co jest dziwne, ale i Chrystus należy do nas. Czyli jesteśmy jednością.
jest pierworodnym naszym bratem i my jesteśmy Kościołem pierworodnym. Głową Kościoła Jezus Chrystus, członkami i ciałem i Kościół i członkami Kościoła jesteśmy my. Czyli jesteśmy ciałem, gdzie głową jest Jezus Chrystus, a każdy z nas jest członkiem. I to jest jedność. I głowa co czy wykonuje? Prowadzi, uczy, objawia, pokazuje. Bóg niech nam pomaga, abyśmy brali to, co chce Bóg poprzez prorocze słowo, naukę Pana, mówiąc w Słowie Bożym, kogo Bóg nauczy mądrości i komu da, aby zrozumiał naukę. Chrystus jest nauczycielem i w Starym Testamencie Słowo Boże uczy, ale pytaniem jest, kogo Bóg będzie mógł nauczyć Jego mądrości? Chce, ale kogo będzie mógł i komu będzie mógł Bóg zrozumieć Jego naukę? Bo oni wtedy w Starym Testamencie, w tamtym okresie, Izajasza poróżnia, że oni są jak niemowlakami, którzy zostali teraz odstawieni od mleka i od piersi matki, czyli nie rozumieją. Niemowlaki, dzieciaki i nie rozumieją nic. I dlatego Pan stara się. Nauka za nauką, mówiąc to samo i to samo. Przepis za przepisem, przepis za przepisem, ale i w szczegółach. Jedno zdanie za drugim zdaniem, trochę tu, trochę tam. Ustami jąkającymi się przemawia Bóg. Po prostu, zrozumiale. I dziękujemy Bogu i w innych językach, językach Ducha Świętego, aby człowiek zrozumiał z łaską Bożą chwilę i okres słabości, wolę Boga, dobrą, miłą i doskonałą. Przemawia Bóg do tego ludu. To jest nasz Bóg, bracia i siostry. Nie robi nic innego. W kościele uczy nas. Prowadzimy samochód, uczy nas. Słowem, uczynkiem, w naszej komorze modlitewnej przez Ducha Świętego. To jest nasz Pan. Nasz nauczyciel i nasz przewodnik, nasz lider. To jest nasz Ojciec Niebieski. Z miłością Jego daje nam poznanie. I to jest Pocieszyciel, Duch Prawdy. Doradza nam ile może. Kto jednak zrozumie i zostanie nauczony mądrości Bożej? Kto jednak zrozumie i zostanie nauczony poznanie i naukę Bożą, o której mówi Bóg, że to jest to, odpoczęcie naszej duszy, ze Słowem Bożym odpoczywa nasza dusza, bo mówi nas Pan Jezus Chrystus, nauczcie się ode mnie, bo jestem pokorny i uniżony w duchu, w sercu. I wtedy będziecie mieli odpoczęcie waszej duszy i błogosławieństwo w waszym życiu. Jak nie masz odpoczęcia w swojej duszy, znaczy, że jesteś z brakami w pokorności i w uniżeniu. Ale w sercu, nie w zachowaniu, nie pokaz uniżenia, ale głębokość uniżenia, sercowe uniżenie. Jak nie mam odpoczęcia w duszy, wtedy pewną rzeczą jest, że jesteś z brakami w pokorności i w uniżeniu. Oni więc, i to jest odpoczynek, ale i to jest też
wytchnienie, odpoczynek. Jak nie masz odpoczynku, znaczy, że nie jesteś uczonym przez Ducha Świętego. Nie jesteś prowadzony przez Ducha Świętego. Nie jesteś dzieckiem Bożym, bo dziecko Boże w domu Ojca czuje odpoczynek. Nie czuje nacisku. Na zewnątrz, w świecie, jesteśmy w problemach. Jak otwieramy tutaj drzwi do naszego domu, mówimy: ach, odpoczynek, idę na moje łóżko, mam żonę, mam męża, odpoczywam, śpię, mam odpoczynek, wytchnienie. I w taki sposób, bracia i siostry, jest bardzo ważną rzeczą, abyśmy się rozkoszowali w odpoczynku i wytchnieniu, mając ducha pokornego i serce uniżone. I wielką rzeczą jest, abyśmy mieli wytchnienie, abyśmy mieszkali zawsze w domu naszego Ojca, czyli w świątyni Bożej, która jest filarem i podparciem prawdy. Kościół, obecność Boga. Kościół czym jest? Mury. To nie jest to. Kościół jest społeczność z bliźnim. To są nasi bracia i siostry. I z braćmi mam odpoczynek, radość, wytchnienie, odwagę, nie wstydzę się. I będę myślał, i pomodlę się, i wychwalę, wszystko uczynię, jak jestem razem z braćmi i siostrami. Ale ważnym momentem jest, kogo nauczy Bóg poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego mądrości i komu da, aby zrozumiał naukę. Pomimo, że powtarzam, przepis za przepisem, nauka za nauką, nakaz za nakazem, wszystko, przez cały czas to samo, trochę tu, trochę tam, przez jąkających się i mówiących obcym językiem, przemówi do tego ludu i wytłumaczę im, że to jest twój odpoczynek i to jest twoje wytchnienie w twoim życiu, ale oni nie chcieli słuchać. I kogo uczyni? Tego, który chce słuchać i tego, który nie chce słuchać. I to jest dzisiejszy przekaz. Chcesz słyszeć, słuchać naukę za nauką, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, tak jak mówi Słowo Boże. To, że mówię wam przez cały czas to samo, to nie jest dla mnie przeszkadzające, dla was jest pożyteczne i bezpieczne. Oni nie chcieli słuchać. I Słowo Boże będzie kontynuować, pomimo że nie chcą słuchać, i Słowo Boże będzie kontynuować i będzie dla nich nauką za nauką, nauka za nauką, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, pomimo że nie chcieli słuchać. I wynik tego jest poważna rzecz. Oni będą chodzić po drodze, którą oni wybrali, będą upadać, będą się cofać, będą potłuką się, uwikłają się i zostaną złapani. Kto oni? Ci, którzy słuchają, ale nie chcą być posłuszni. Jednak Bóg jest dobrotliwy, jest dobrym Bogiem. Bóg jest nasz miłością. I nawet dla takich ludzi mówi: Pan wstanie z miejsca jego zamieszkania,
tak jak na górze. Perazym, jak w dolinie Gibeon, i uniesie się, aby dokonać swojego dzieła niesamowite, to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę, dziwną jego pracę. I Bóg jest czymś cudownym, bracia i siostry. Jest bardzo dobrym Bóg. Nie chcą słuchać. Stara się, bojuje, przemawia. To samo przez cały czas. Nauka za nauką. Nakaz za nakazem. Trochę tu, trochę tam. Nie chcą słuchać, ale on kontynuuje i przemawia, pomimo że nie chcą słuchać. Czyli prorokuje też. Nie chcecie słuchać. Niestety będziecie chodzić nie po drodze, którą ja was uczę. Będziecie potykać się. Potłuczecie się. Uwikłacie się i zostaniecie złapani przez diabła. Ale ja znowuż zadziałam. Z dziełem niesamowitym i z pracą dziwną. Co to za Bóg, bracia i siostry, w którego uwierzyliśmy? Czyli czuję, że powinienem to powtórzyć, pomimo że nie jest to potrzebne, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Stara się, bojuje, abyśmy zrozumieli Jego Słowo. Stara się, bojuje, aby nam objawiał Jego wolę. Stara się przez cały czas, mówiąc to samo i to samo. Trwa w tym i pyta się, kto usłyszy mnie? Kto zostanie nauczony mojej mądrości? Kto zrozumie moją naukę? I odpowiedzią jest ci, którzy chcą. Tak, ale są ludzie, którzy nie chcą. I dlatego zostaną potłuczeni, zostaną uwikłani i zostaną złapani. Ale znowuż Bóg jest miłością i zadziała dzieło niesamowite w ich życiu i pracę dziwną. Czyli znajdzie sposób Bóg, aby doszli do siebie. Kto? Te zaginiona owieczka. Ma 100 owiec, jedna odejdzie. Nie powie, że zostaw tą owieczkę, mam 99. I powiem wam prawdę, ja bym tak mówił. Będę się zajmował 99, ale chwała Bogu, Bóg nie myśli tak jak ja. I Bóg niech mi pomoże, abym myślał tak jak On myśli. Nie zostawię tej jednej owieczki. Ja ją kocham, ja jestem pasterzem tej owieczki, jestem dobrym pasterzem. Poszukam, znajdę sposób, uczynię dzieło niesamowite, pracę niezwykłą, gdziekolwiek poszedł, poszukam, znajdę, będę bojował za tą jedną owieczkę. I po wielkim trudzie, bo Jezus Chrystus był, jedno słowo wam powiem, trudził się, szukając tego, który się zagubił, zawsze. I w 3 latach tutaj przy życiu na ziemi, ale i teraz szuka zagubionego. Jak znajdę tą owieczkę, a te 99 zostawię je w stadzie. Oni są sprawiedliwi, oni nie odejdą. Ale ta zagubiona, tam mnie potrzebuje. Te 99 nie kochasz, ale nie przyszłem dla sprawiedliwych, ale dla niesprawiedliwych, aby ich przyprowadzić do mojej szopki, do mojego pastwiska. Nie przyszłem dla wolnych,
ale dla tych, którzy są związani, abym ich wyzwolił. To jest Chrystus. Nie przyszłem dla chorych, dla zdrowych, ale dla chorych. Jak znajdę tą owieczkę, biorę je w objęcia, raduję się, nie ciągnę za sznurem, aby przyszedł, biorę je w objęcia. Wiecie, co to znaczy? Kocha zagubionego. Ja bym co zrobił? Zawiązałbym go sznurem i bym mówił, chodź szybko, szybko chodź. Bóg niech nas zachowa. I dziękuję Bogu, że Chrystus nie jest tak jak ja. I proszę Boga, aby uczynił mnie Bóg takim, jakim był Chrystus. Znajduję zagubione owieczkę, zraniona, sama, w skałach, uwięziona, na pół umarła. Nie wiem, co mam powiedzieć. W jakimkolwiek stanie jest. Bierze je w swoje objęcia. Raduje się. Jego serce jest pełne radości za tą zagubioną owieczkę. I mówi swoim przyjaciołom, chodźcie, radujcie się ze mną, bo znalazłem zagubioną owieczkę. Moją zagubioną owieczkę. Dzieło niesamowite i cudowną pracę. Niezwykłe zadanie. W kościele jest kobieta, która straciła jedną drachmę i poszła szukać jedną drachmę. I to jest i ta kobieta jest kościołem. Ktoś jest zagubioną drachmą. Wiecie, co to znaczy zagubioną? Zagubioną. W kościele. Ale zagubiona jest zagubioną drachmą. I tutaj nie może zrobić dużo rzeczy Pan, pomimo że robi. Wkłada do serca kobiety, aby zostawiła 9 drachm i zaczęła szukać jednej drachmy. I szuka pod stół, pod ławką, pod tam, szuka tej jednej drachmy, bo nie szuka nauki za nauką, nie szuka trochę tu, trochę tam, nie rozumie, nie chce słuchać. I Kościół, jak ją znajdzie, bierze ją w swoje objęcia i woła, chodźcie, uradujcie się ze mną, znalazłam zagubioną drachmę. Dziękujemy Panu. I wiecie, jak mi to Bóg dał, abym zrozumiał. Pokazał mi wnuka mojego, który poszedł inną drogę. I myślałem, mam 8 innych wnuków. I później liczę i jest 7. A gdzie są? Gdzie jest 8? Brakuje. Iż liczę i szukam, który brakuje. I stwierdzam, że nie ma jednego. I mówię, Panie, co ja teraz zrobię? To jest mój wnuk. I to robi Bóg. To jest moje dziecko. To jest moje dziecko. Ja nie wiem, gdzie mam iść, ale znalazłem sposób. Poszłem do komory modlitewnej i powiedziałem, Panie, Ty jesteś tym, który znajdujesz zagubioną. Idź, proszę Cię, znajdź. Idź, proszę Cię, znajdź. I obudziłem się. I to jest to, bracia i siostry, to jest Bóg. Dzieło niesamowite. Dobry pasterz idzie i szuka zagubionego. Nie może nikt inny. Nie ma kogoś innego, aby mógł pójść i aby znaleźć. I drachmę zagubioną odpowiedzialność daje Kościołowi. I to znaczy, poszukaj i znajdź. Kto jest głodny, abyś dał mu, aby się najadł. Kto jest spragniony, abyś dał mu
się, aby się napił. To już słuchaliśmy raz i znowu będziemy to słuchać. Umrze z pragnienia, umrze z głodu. Musisz, kto jest chory, idź blisko niego i odwiedź go. Pociesz go, bo się załamie. Do tego jesteśmy powołani, bracia i siostry, jako Kościół Chrystusowy, abyśmy pocieszali wszystkich, którzy są w beznadziejności, abyśmy wzmacniali wszystkich, którzy są słabi, którzy stracili swoją moc i abyśmy opierali wszystkich, którzy są, którzy upadli na duchu. Ile razy to już słyszałeś? Ile razy już to mówiłem? Ile razy to już mówiłeś? Ile razy to już czytałem? I pytaniem jest, nauczę się tego. I odpowiedzią jest, pomóż mi, abym chciał, abym to wykonywał. Pomóż mi, abym chciał. Bo jak nie chcę, nie nauczę się. Upadnę. Zostanę uwikłany. Potłuczę się. Potknę się. Potłuczę się. Jak się nie nauczę ja, że muszę troszczyć się o zagubionego i musisz poszukać zagubioną drachmę. Ja potknę się. Ja uwikłam się i zostanę złapany. Tamtego znajdzie Chrystus. I to jest piękny przekaz, bracia i siostry. Tego, który jest zagubiony, znajdzie go Chrystus. Ale ty co robisz? Bo słuchasz naukę za nauką. Ponownie słuchasz tą nauką. Nakaz za nakazem. Słuchasz przez cały czas. Ty co robisz? Szukasz zagubioną drachmę. Szukasz zagubionego. Nie mogę. Idź do komory modlitewnej. Poproś. Pomódl się. Chrystusie, nie mogę znaleźć zagubionego, ale Ty możesz. Bo przyszłeś dla zagubionego. Chrystusie, ja nie mogę znaleźć zagubionej drachmy, ale Ty możesz mi ją pokazać. Bo Ty masz dzieło niesamowite i zadanie cudowne, abyś uczynił w naszym życiu, w Kościele i u naszych braci i sióstr. Amen.